Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was kolejny film. Dziś zapraszam Was na projekt Denko, ale Denko chemiczne i muszę Wam powiedzieć, że przed sobą mam sporą piramidę. Większość takich podwójnych produktów zużytych wyrzuciłam, bo film by chyba trwał z 30 minut. W każdym razie produkty, które mi się fajnie sprawdziły, nie widzę tutaj jakichś takich bubelków. No i zaczniemy może od produktów do czyszczenia, w sumie do odświeżenia toalety. Agent Max to są takie kostki do spłuczki, tu miałam kolor niebieski, czyli były morskie, one są jeszcze zielone i one fajnie barwią wodę, starczają na dłuższy czas i powiem Wam, że ja lubię taki efekt w toalecie, jak woda właśnie spłukuje się albo zielona, albo niebieska i przy tym delikatnie pachnie. Agent Max oczywiście to są kostki z Biedronki. I następną rzecz mam do toalety, to jest taki żel w takiej pompce, takie kleksiki robicie właśnie na muszli i powiem Wam, że to fajnie wygląda, fajnie pachnie, no i dodatkowo też odświeża toaletę. Tu miałam akurat zapach lawenda i to jest W5, czyli wersja z Lidla, tam jest chyba jeszcze niebieska i zielona, natomiast ta lawendowa chyba najbardziej zapachowo mi pasowała. I kostki odświeżające brew. Powiem Wam, że chyba ja jej najbardziej lubię. Czasem skuszę się na Domestos, natomiast mam wrażenie, że brew jest mocniejszy. Tu miałam wersję leśną, tu była cytrynowa, tu był trójpak, tu było pojedyncze. No i wiecie, to zawsze musi być u mnie po prostu w toalecie. Teraz lecimy może z czymś do prania. Poduszeczki do prania, mała wersja, takie opakowanie na 22 prania z Ariela. No ale oczywiście mam jeszcze duże, miałam chyba ze 4 opakowania, ale oczywiście wyrzuciłam. Ta większa wersja to jest na 35 prań. Powiem Wam, że ja je lubię, one się ładnie rozpuszczają, nic nie zostaje w bębnie, nic nie zostaje na odzieży. Delikatnie pachną, pranie jest doprane. I w tej chwili mam chyba kapsułki z Persila już też na wykończeniu. No i coś jeszcze do prania. Chusteczki te wyłapujące kolor. Tutaj mam wersję z DM-u, Denmit i powiem Wam, że one się dobrze sprawdzają. Odkąd stosuję te wszystkie chusteczki takie do prania, to nie zdarzyło mi się, żeby coś puściło kolor i żeby jakaś rzecz się zafarbowała. Tu były 24 sztuki, tak samo dobrze sprawdziły się nasze. Z Ludwika tu było 20 sztuk, no i mam jeszcze takie z Auchan, też było tu 20 sztuk. No i wiadomo, do kupienia w Auchan. I w zależności w którym markecie jestem, to po prostu zawsze wrzucam do koszyczka. No bo wiecie, pranie robi się bardzo często i ja zawsze taką chusteczkę jednak do bębna profilaktycznie wrzucam. Chusteczki do czyszczenia z W5, tu jest chyba 80 sztuk dobrze nasączonych chusteczek. One są w wersji zapachowej albo cytrynowej, albo takiej klasycznej. No i powiem Wam, że które chwycę z półki, to po prostu biorę. Bardzo dobrze się sprawdzają do przecierania czy blatu, czy podłogi, jak mi wiecie coś spadnie, czy umywalki. I zawsze mam takie chusteczki po prostu w łazience. Coś do płukania tkanin i tego widzę, że też jest sporo. Ogromne opakowanie Lenora, tu był zapach kwiatowy. Powiem Wam, że ja Lenor lubię, wystarczy jedna nakrętka na całą pralkę, a ja mam dużą pralkę, taką 8-kilogramową i naprawdę pranie przyjemnie pachnie i jest zmiękczone, także Lenorek skończony. Tu mam jeszcze jedną wielką butlę posilanie. I to jest sealant, który mi moja córa kupiła, chyba w DM-ie, w takim dwupaku przywiozła. Powiem Wam, że był świetny, Fresh Sky i sealant też lubię, ale najlepszym dla mnie płynem do płukania tkanin jednak zostaje Cocolino. I to ta wersja taka intensywniejsza, czarna. Bardzo rzadko się pojawia to u mnie tutaj w sklepach, widziałam to na Allegro, na internecie. 24 zł za opakowanie. Ale powiem Wam, że płyn jest świetny, nie trzeba nie wiadomo ile wlać do pralki, żeby pranie pięknie pachniało. I te zapachy jednak, wiecie, z Cocolino są dużo intensywniejsze i przepięknie pachną, one są takie bardziej perfumowane. Są chyba 3 czy 4 zapachy, jeśli chodzi o to czarne Cocolino i mam jedno na zapasie jeszcze, więc bardzo się cieszę, z przyjemnością będę używać. I takie perełki, kuleczki zapachowe z Auchan. Kiedyś używałam Lenora, natomiast Lenor jest dość drogi, chyba 25 zł za takie opakowanie kulek. Natomiast ta wersja z Auchan jest trochę tańsza. No i niestety zapachowo też jest gorsza. Półtorej korka musiałam wrzucić do bębna, do pralki, żeby wiecie, to pranie delikatnie pachniało. Także miałam wersję różową i niebieską, obie zużyłam. Ale do tej wersji zapachowej nie wrócę. Jak już będę kupować, to myślę, że kupię właśnie te perełki z Lenora.
do zmywania kostki z W5, ta wersja cytrynowa z folią rozpuszczalną, bo kiedyś powiem Wam, że kupiłam sobie te kostki i nie przeczytałam, że ta folia się rozpuszcza. Ile ja się namordowałam, żeby ściągnąć z tej kostki właśnie folię, to nie macie pojęcia i dopiero później popatrzyłam na opakowanie, że folia się rozpuszcza. Także teraz już wiem, wrzucam normalnie do zmywarki kostkę, wszystko się ładnie, pięknie domywa. Ja oprócz kostek, pomimo tego, że one mają w swoim składzie nabłyszczacz i sól, i tak stosuję te produkty osobno, także te lubię, tu było 40 sztuk, albo wersję cytrynową kupuję, albo tą zwykłą. No i wiadomo, to jest produkt z Lidla, także nie kosztuje też nie wiadomo jak wiele. No i jak jesteśmy już przy myciu naczyń, to duże opakowanie Płynosfery, nie przypadam za nim, ale wiecie, nie zawsze mi się chce jechać na Auchan po mój ulubiony Morning Fresh. Duże opakowanie, tu było chyba 700, nie, 900 ml. Ja ostatnio miałam całkiem sporo zmywania ręcznego, bo niestety nie wszystko mogę wrzucić do zmywarki. Płyn się sprawdza, jest dość gęsty, ale osobiście nie przypadam za nim. Tu mam fajny płyn z Palmolive, wersja była taka ciemnozielona, dość gęsta, dobrze się pieniąca, tu było 750 ml. Miałam też dwa opakowania, te zużyte, bardzo ładnie wszystko domywało, więc polecam. Ludwik, oj, dawno nie miałam tego płynu do mycia naczyń, ale że nie było nic innego w Lidlu, więc kupiłam to. No i muszę powiedzieć, że całkiem fajnie się sprawdzał, tu była wersja cytrynowa, 750 gramów był, dość gęsty, dość wydajny i na długo mi wystarczył. No i takie maleństwo z Morning Fresh, muszę sobie pojechać i kupić kilka opakowań, bo one są malutkie, tu jest 450 ml. Wydaje mi się, że kiedyś było większe opakowanie, chyba 750, ale ostatnio nie widziałam go na półkach, więc mam tego maluszka. No nie, wiadomo, ten się bardzo szybko skończył. I jeszcze mi zostały dwa produkty. Jeden to jest Domestos, tradycyjny płyn do mycia WC, że tak powiem. Albo zielona wersja, albo żółta. One bardzo przyjemnie pachną, nie śmierdzą takim, wiecie, chlorem. I dezynfekują, i odświeżają. Duża butla, to jest gęsty płyn, który nie ścieka, tylko zostaje w tym miejscu, gdzie go po prostu nalejecie. No i zawsze Domestos mam po prostu przy sprzątaniu toalety. I jeszcze jedna rzecz, Frosh, grejpfrutowy płyn do czyszczenia. No i myślałam, że będzie to coś lepszego, że będzie się fajnie sprawdzało do mycia, czy kuchenki właśnie, czy zlewu. No i było to takie byle psikadełko, zużyłam to bardzo szybko. W tej chwili mam z Ludwika produkt w piance do czyszczenia właśnie armatury srebrnej i idealnie się to sprawdza. Natomiast ten zużyłam, ciężko się domywało wszystko po nim, także tego, kochani, płynu Wam nie mogę polecić. I to jest tyle, jeśli chodzi o projekt Denko Chemiczne. Jak widzicie, jak zwykle sporo tych pustych opakowań. Tak jak wspomniałam, część wyrzuciłam, bo już mi się po prostu w torbie nie mieściło. A teraz będziemy znowu zbierać. Mam tam kilka nowych produktów, które właśnie używam. Ale czy się sprawdziły, czy niekoniecznie, to Wam opowiem w przyszłym projekcie Denko. Kochani, dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!